Turnieje rycerskie to chyba jedna z tych rzeczy, które najbardziej kojarzą się ze średniowieczem. Rycerze, którzy w pełnych zbrojach galopują na swoich ogromnych koniach, zrzucają się z siodeł. To jest jeden z tych symboli średniowiecza, które najbardziej wrosły w nasz pogląd o tej epoce. Myślimy, że zbroje były tak ciężkie, że rycerz nie mógł samodzielnie wejść na konia. Myślimy, że miecze były tej wagi, że nawet dziś dorosły człowiek nie mógłby wziąć ich do ręki. Jaka była jednak prawda? O tym przekonacie się Państwo w tym odcinku na kanale O Historii. Choć turnieje rycerskie bezsprzecznie kojarzą się ze średniowieczem, to tak naprawdę nie w tej epoce zostały wymyślone. Podwaliny dla tego zwyczaju zostały wymyślone już w starożytności. Etruskowie walczyli na grobach swoich zmarłych w taki bardzo pokazowy sposób. Ten zwyczaj był bardziej podobny do walk gladiatorów czy do dzisiejszego boksu, ale późniejsi następcy Etrusków, czyli Rzymianie, w czasach Republiki, a ten zwyczaj rozwinął się w czasach wczesnego cesarstwa, urządzali coś, co nazywane było hippica gymnasia, a więc starcia drużyn kawalerzystów, którzy walczyli po to, żeby rozładować napięcie, po to, żeby sprawdzić się w boju, czy wreszcie po to, żeby trenować. Ten zwyczaj rzymski został na wiele set lat zapomniany. Prawdopodobnie pierwszy średniowieczny turniej odbył się w latach 60. we Flandrii. Jednak pierwszy, o którym wiemy na pewno, pierwszy, który jest poświadczony źródłowo, został rozegrany w 1095 roku. I to właśnie XI wiek jest czasem, kiedy rodzi się zwyczaj turniejów rycerskich. Jednak nie wyglądały one bynajmniej tak, jak wyobrażamy sobie, że wyglądał średniowieczny, honorowy turniej rycerski. Jaki mamy obraz turnieju? No, na pewno rycerze, którzy z ogromnym honorem i szacunkiem dla przeciwnika potykają się według ściśle ustalonych zasad. Niestety zupełnie tak nie było. Te pierwsze turnieje to były zwykłe ustawki. Po prostu dwie grupy rycerzy zmawiały się, kiedy, gdzie będą walczyć i po prostu walczyli. Te pierwsze turnieje wyglądały prawie tak, jak wyglądała bitwa. A więc nikomu nie przeszkadzało, że kilku rycerzy atakowało jednego przeciwnika. Nikomu nie przeszkadzały jakieś później uznane za niehonorowe ciosy. Podczas tych pierwszych starć dochodziło do wielu zgonów. Na jednym z francuskich turniejów zginęło ponad 300 rycerzy. Przede wszystkim dlatego, że walczono na ostre. Broń pierwotnie nie była specjalnie wytwarzana do turniejów. Ta pierwsza broń to było dokładnie to samo, czego używano w bitwie. Na tych turniejach nie chodziło o zdobycie sławy, chodziło po prostu o zdobycie łupów i takie rozładowanie napięcia. Kiedy jeden rycerz pokonywał drugiego, brał go w niewolę i żądał za to okupu. Zabierał jego zbroję, zabierał jego konia i również żądał za to pieniędzy. Nic więc dziwnego, że Kościół pierwotnie zakazywał organizowania takich turniejów. Doszło nawet do tego, że kler przeciwny był żebaniu takich rycerzy w poświęconej ziemi, uznając ich za równych samobójcom. Szlachetne urodzenie, jak i też posiadanie już tytułu rycerza nie wystarczało do tego, aby wziąć udział w turnieju. Trzeba było dysponować odpowiednimi środkami. Zakup sprzętu, uzbrojenia był znacznym wydatkiem. W XV-wiecznej Polsce rycerze osiągali dochody w granicach, ci biedniejsi, od 30 grzywien srebra do tych najbogatszych, którzy osiągali nawet dochody do 6000 grzywien srebra. Jak kształtowały się ceny uzbrojenia w tamtym czasie? Miecz, czyli podstawowy element, można powiedzieć, walki, kosztował od 24 do 40 groszy. Tutaj nasz Zawisza ma bardzo piękny
miecz, który zapewne kosztował dużo więcej. Kopia, która stanowiła nieodzowny element potyczek turniejowych, kosztowała od 12 do 24 groszy. Hełm od 40 do 60 groszy praskich, a już zbroja, pełna płytowa zbroja, kosztowała od 500 do nawet 2,5 tysięcy groszów praskich. Natomiast tarcza od 12 do 18, ale zapewne nasz Zawisza miał o wiele droższą tarczę. No i element, który był nieodzowny w turnieju rycerskim, czyli koń. Koń kosztował od 200 groszy praskich do nawet 3000. Także trzeba było dysponować naprawdę dużym majątkiem, aby móc zakupić takowy ekwipunek. I taki minimalny koszt dla jednego rycerza, aby mógł wziąć udział w turnieju, to było około 800 groszy. Natomiast najbogatsi wydawali nawet 6000 i więcej. W XV-wiecznej Polsce monetą, która była powszechnie używana w obiegu, był grosz praski. Moneta wybita na początku XV wieku przez króla czesko-polskiego Wacława II niemalże na 200 lat opanowała środkowo-wschodnią Europę. Waga takiej monety około 3,5 grama, a wartość nabywcza w porównaniu do czasów współczesnych byłoby to około 50 zł. Żeby wystartować w turnieju, najważniejsze to było mieć odpowiedni ekwipunek. Oczywiście rycerz musiał mieć broń, zarówno zaczepną, jak i odporną. Przy czym ta broń odporna, czyli zbroja, była nawet ważniejsza. W turnieju nie chodziło w końcu o to, żeby dać się zabić, tylko o to, żeby zebrać jak największe łupy. Przykład zbroi z przełomu XIV i XV wieku mamy na tym manekinie. To jest zbroja typowo bojowa, a więc używana podczas gonitwy na ostre. W tym przypadku mamy rycerza herbu Sulima. To jest akurat manekin Zawiszy Czarnego z Garbowa. W co jest uzbrojony? W tym przypadku rycerz uzbrojony jest właściwie od stóp do głów. I zaczynając od stóp właśnie. Mamy tutaj sabatony, a więc stalowe trzewiki. One są bardzo ruchome, bardzo mobilne. Są złożone z takich niewielkich łusek, przypominających gadzie łuski. Chodzi w tym o to, żeby stopa miała bardzo dobrą mobilność. Nie chodzi oczywiście o to, żeby taki rycerz mógł walczyć pieszo, ale o to, żeby stopa w strzemieniu trzymała się jak najlepiej. Stąd zwróćcie Państwo uwagę, ten but nie chce iść w dół, tak jak podczas chodzenia, ale w górę, tak żeby trzymać piętę w dół w strzemieniu na końskim grzbiecie. Do tego jest przystosowane bardzo dobrze. Dalej mamy bigwanty, czyli stalowe osłony nóg. Bardzo anatomiczna łydka, osłona kolan, również element niezwykle mobilny i osłona uda. Nie są osłonięte tylne części uda, ale to nie bez powodu. Po prostu te elementy nie są potrzebne. Jeżeli siedzimy na koniu, to ta część jest blisko puśliska, a więc blisko elementu siodła. Wyżej mamy kirys. Kirys złożony z jednego dużego elementu. On ma chronić tors rycerza, a więc ten chyba najbardziej narażony element ciała. Ten element nazywamy szorcą. On chroni biodra. Pod kirysem mamy plecionkę kolczą. Bardzo trudny do zrobienia element, element, który był jednym z najdroższych, dlatego że jego wykonanie było bardzo pieczołowite. Każde z tych kółek, w tym przypadku te kółka są akurat bardzo, bardzo duże, jak na średniowieczne standardy, tak czy inaczej każde z nich jest przebite i osobno zanitowane, co sprawia, że zrobienie takiego pancerza kolczego było niezwykle długim procesem. Najważniejszym zdecydowanie elementem jest hełm. W hełm w głowę trudno trafić, ale jeżeli już nastąpi takie trafienie, no to możemy zdać sobie sprawę, jakie ono mogłoby być groźne. Dlatego hełm robiony był z bardzo grubej blachy. Również twarz była bardzo dobrze osłonięta. Niestety w takim bardzo popularnym nazewnictwie ten element ruchomy, który zasłania twarz, nazywany jest przyłbicą. To jest bardzo częsty błąd, dlatego że przyłbica to cały hełm. Ta część nazywa się zasłoną.
Rycerz uzbrojony jest również w pancerne rękawice, złożone z wielu elementów, szczególnie palce są bardzo, bardzo wytwornie zrobione. No i mamy wyznacznik stanu rycerskiego, a więc rycerski pas. Podczas pasowania na rycerza taki pas był zakładany i to on pokazuje, że mamy do czynienia z rycerzem. Również miecz w pewnym sensie był takim elementem. Niestety ten rycerz nie jest wyposażony w trzeci element, który pokazuje jego stan, a więc w ostrogi. Rycerskie złote ostrogi również odgrywały tutaj bardzo ważną rzecz. Jeśli chodzi o broń zaczepną, nasz rycerz uzbrojony jest w puginał, Misericordię. Podczas turniejów nie były one używane, dlatego że służyły one na polu bitwy do ewentualnego dobicia przeciwnika. W turniejach oczywiście nie o to chodziło, ale mamy coś, co na turnieju faktycznie używane było, a więc miecz. W tym przypadku mamy miecz jednoręczny, który znajduje się w bardzo bogato zdobionej pochwie, chociaż był oczywiście dużo bardziej bogate. Miecz używany był dopiero po skruszeniu kopii. Jeżeli rycerze najeżdżali na siebie i kopie zostały skruszone, wtedy wyciągali broń ręczną i walczyli bronią ręczną właśnie, a więc na przykład miecz. Jest jeszcze jeden element, który tak naprawdę stanowił o bezpieczeństwie rycerza w czasie turnieju. Mamy tutaj tarczę kopijniczą. Ta tarcza ma specjalne wycięcie, do którego można było włożyć drzewce kopii, żeby to było jeszcze bardziej stabilne. No i sama budowa tej tarczy wymusza to, że ta kopia ześlizguje się w górę lub w dół. Podczas gonitwy na ostre zdarzało się nadal często, że taka tarcza była przebijana, mimo że mamy tutaj ponad centymetr twardego drewna. Zbroja turniejowa wyglądała nieco inaczej. Zbroja turniejowa nie musiała być aż tak mobilna. Ona była grubsza, ona była dużo bardziej zabudowana, ponieważ służyła tylko do jednego. Taki rycerz miał wsiąść na konia, pochylić się z kopią i szarżować na przeciwnika. Ruchoma już w tym ostatnim momencie turniejów rycerskich, a więc w końcu wieku XV, ruchoma była tylko jedna część zbroi, ewentualnie ręka, która powodowała koniem, ale chodziło tylko o to, żeby rycerz pochylił się, namierzył swojego przeciwnika kopią i go trafił. To jest cała jego praca, bardzo trudna, ale zbroja miała mu to umożliwić, ale przede wszystkim miała być na tyle gruba, na tyle zabudowana, żeby nie pozwolić takiemu rycerzowi po pierwsze odnieść kontuzję, a po drugie sama jej budowa miała utrudniać wysadzenie rycerza z siodła. Pierwszy turniej w Polsce został zorganizowany w 1243 roku w Lwówku Śląskim. Zorganizował go nieco kontrowersyjny książę Bolesław Rogatka. To już mamy wiek XIII, połowę XIII wieku, a więc czas, kiedy sama idea turniejowa jest już bardzo zaawansowana. Te zasady są skodyfikowane. Jak więc walczono? Walczono na dwa podstawowe sposoby. Pierwszym z nich było melee, czy inaczej bohurt. Chodziło w tym o to, żeby zorganizować dwie grupy rycerzy, które będą ze sobą walczyły. Zwyciężał ten, kto pokonał najwięcej przeciwników. Zwyciężała ta drużyna, która po prostu została na polu walki. Jak więc na tym zarobić? Jak wyłonić tego najlepszego rycerza? Otóż najlepszy był po prostu ten, który wziął do niewoli największą ilość przeciwników. Ale oglądając film o średniowieczu, czytając książki, mamy obraz tych dwóch i tylko dwóch rycerzy, którzy w pełnych zbrojach galopują na siebie i kruszą kopie. To była koronna kategoria turniejów, a więc tak zwany tiost z niemieckiego czy just z języka angielskiego. Drodzy Państwo, średniowieczna historia turniejów kończy się gdzieś w początkach, w połowie XVI wieku, ale ta tradycja walki na udeptanej ziemi, walki w bohurcie czy walki w jaście wraca. Od lat 80. XX wieku znowu rycerze walczą w szrankach. W związku z tym już 3 lipca w Szydłowie odbędzie się
prawdziwy turniej rycerski o złotą ostrogę Jagiellonów. Znów będzie można zobaczyć jeźdźców, rycerzy, damy dworu, a to wszystko dzięki Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych Avitovi Vit Honore w Staszowie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie. Będą walki piesze, będą walki łucznicze, będą walki konne. To nie jest kolejna impreza rekonstrukcyjna, to jest prawdziwy turniej, a więc nie będzie takich klasycznych pokazów, tam będą tylko zmagania turniejowe. W turnieju łuczniczym, w turnieju pieszym i w turnieju konnym. Warto przyjechać do Szydłowa w województwie świętokrzyskim na turniej, który honorowym patronatem objął kanał o historii. Dziękujemy i zapraszamy do Szydłowa. Zapraszamy.